Witajcie, moi drodzy. To będzie pierwszy film w tym nowym 2023 roku. Nie narzekam na poprzedni rok, ale myślę, że ten będzie o wiele fascynujący, jeżeli chodzi o urbexy. Także ruszamy na kolejną wyprawę. Chodźcie ze mną. Witam Was serdecznie. To, co widzicie za moimi plecami, to niesamowity XVI-wieczny neogotycki pałac. Pierwotnie nie wyglądał tak jak teraz. Pałac był wielokrotnie przebudowywany. Takie ważniejsze budowy miały miejsce w 1840, 44 i 78. Za chwilkę wejdziemy do środka i pokażę Wam, jak tam wygląda obecnie. Zapraszam na kolejną wyprawę. Droga na pałac jest dość kręta i trzeba iść pod górkę. Ale myślę, że dam sobie radę bez problemu. Teraz idę ścieżką wydeptaną przez zwierzęta. Jesteśmy u podnóża tego pięknego pałacu. Wow. Na zewnątrz robi naprawdę gigantyczne wrażenie. Jest tutaj przepięknie. Zastanawia mnie, jak wygląda w środku. Piękna brama. Dach runął. No niestety zamek jest w opłakanym stanie. Zobaczcie, tynk odpada. Mam tylko nadzieję, że uda się wejść do środka. Postaram się Wam pokrótce opowiedzieć troszeczkę o tym zamku, ale najpierw spróbujmy się dostać do środka. Tutaj mamy jedno wejście, ale spróbujemy wejść schodami. Wszystko niestety jest zabezpieczone i nie ma się co dziwić. Z tego co wiem, to doszło tutaj do wielu kradzieży i dewastacji. Dlatego najlepszym krokiem jest zabezpieczyć tego typu budowlę. Dobra, coś mi się wydaje, że trzeba będzie wejść tamtą dziurą. Jesteśmy w środku. Jest jeszcze jedno zabezpieczenie, ale tutaj widzę, że jest otwarte. Pałac jest gigantyczny. Mam nadzieję, że wystarczy mi czasu, żeby wszystko obejść. I liczę, że nikogo po drodze nie spotkam. Nie lubię, jak ktoś mi wchodzi w drogę podczas eksploracji. Tu chyba były łaźnie.
Nie jestem pewien, czy nie ma tutaj żadnych czujników ruchu. A tutaj co się działo? Czyżby kogoś tutaj przetrzymywano? Zobaczcie, wokół nie ma innego wyjścia, tylko ta brama. Zwiedzimy najpierw parter, a później powoli będziemy wchodzić do góry. Nie są to współczesne butelki, czyli mógł je zostawić poprzedni właściciel. O kurde, tutaj zaczyna się już wyposażenie. Zobaczcie. Rower górski. Świąteczne ozdoby. Płot metalowy, bardzo ładny, wystarczyłoby tylko odnowić. Dobra, kierujemy się teraz na górę. Na powrocie zobaczymy jeszcze te drugie skrzydło, co tam się znajduje, a teraz idziemy do góry. Zamknięte drzwi. O kurde, ale schody. Właśnie coś takiego chciałem zobaczyć. Zobaczcie, jaki piękny piec kaflowy. O, niesamowity. Palenisko. Pusty pokój. Z tego co widzę, to większość wyposażenia została zabrana już. Tylko zastanawiam się, czy przez
poprzedniego właściciela, czy przez złodziejaszków. O, jaki kominek. Bardzo ładny. Idziemy na kolejne piętro. Możemy wejść tędy, a możemy też iść na wprost. Wejdziemy tymi dużymi schodami. Tu mamy jeszcze jakieś piękne pomieszczenie. Wejdziemy najpierw tutaj. O kurde. Ale pięknie. To jakaś sala bankietowa. Kominek. 1574. Tam w rogu widzę kamerę. Zastanawia mnie, czy jest włączona. Jeżeli tak, to ktoś już jest poinformowany o tym, że tutaj jestem. Na szczęście nie przyszedłem tutaj dewastować ani nic zabierać, więc może będą dla mnie łaskawi, jeżeli mnie złapią. Idziemy dalej. Zobaczymy teraz wyższe kondygnacje. O, jakie ładne ławeczki. Coś pięknego. Dobra. Przejdziemy przez te piękne wrota. I lecimy dalej. Jeszcze wyżej, ale to za chwilę. Najpierw zobaczymy, co pozostało tutaj. Wyjście na balkon. Nie, na dach. Toalety.
budka. Tutaj mamy łazienkę. Niesamowite kafelki. Mamy biuro. Wejdziemy do biura, ale nie liczę na wyposażenie. Wejdziemy na balkon. Widać, że można dojechać autem po sam pałac. Wejdziemy wyżej, ale to za chwilkę. Sprawdzimy, czy są tutaj jeszcze jakieś piękne pomieszczenia. Piękne. Nie. Niestety wszystko już zostało zabrane. Wejdziemy tylko tutaj, sprawdzić, jak wygląda sytuacja. Z tej strony nikogo nie widać. Z tej również. Bardzo dobrze. Idziemy dalej. I na górę. Schody skrzypią. Mam nadzieję, że nie runą pod moim ciężarem. Tu już mamy chyba poddasze. Na to wychodzi. Coś jest u góry. Strych. Nie widzę tutaj nic fajnego, dlatego od razu przejdziemy dalej. Dotarliśmy chyba na sam szczyt. Tak mi się wydaje. Jest jakaś wieżyczka. O kurde. O, to będzie piękny widok. Zobaczcie, jesteśmy na wieży. Tam można wejść jeszcze wyżej. Zresztą tutaj również. Tu mamy drugą stronę. Widzę, że jest tam jakieś okienko. Oczywiście, że wejdę. Mam nadzieję tylko, że deseczki wytrzymają. Bo
pod moim ciężarem. 83 kilo żywej wagi. Kurde, nie ma tu za bardzo jak przejść. A tam już w ogóle brakuje szczebli. Dobra, może na następnej wieżyczce będzie lepsze dojście. Dobra, idziemy dalej. Wejścia do drugiej wieży. Trzeba iść po prostu do końca. Zastanawia mnie, czy są tutaj piwnice i czy wchodzę właśnie... Nie, to nie jest piwnica. Na tym piętrze byłem. Czyli tutaj wszędzie już byliśmy. O ile nie znajdę piwnicy. Tam są jakieś obrazy. Ale niestety zamknięte. Tutaj też jest jakieś wejście. Przedziwne pokoje. Nie wiem, czemu miały służyć. Po prostu chyba dać kształt konkretny budynkowi. Dobra. Powoli się zawijamy stąd, bo nie jestem pewien, czy kamery, które są na obiekcie, nie są czasami podłączone. Jeżeli tak, to chcę uniknąć problemów. Kogo nie słychać. Udało się wejść i wyjść bez większych problemów. Jeszcze pokazać wejście główne. Mam nadzieję, że nikogo tam nie ma. Pałac
przepiękne wejście. Moi drodzy, w tym miejscu zakończę eksplorację. Mam nadzieję, że pierwszy film w nowym roku bardzo wam się podobał. Jeśli tak, to wiecie, co macie zrobić. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczka, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami.